Cześć, cześć wszystkim. Mamy, tak, będziemy sobie odpalać rakiety Diablo 12 sztuk JR1. Tak. 12 sztuk. Nek na całość 30 gram. One są od Jorge. Takie małe rakietki. Cena około 10 zł. No nic specjalnego. Będziemy chcieli porównać po prostu, bo wiemy, że są rakiety. Mamy JR6, mamy JR8, są jeszcze JR2 i JR4. I jeszcze chcę dokupić JR2 i JR4, żeby je wszystkie porównać. Bo cenowo, no cenowo nie są jakieś tam straszne rozbieżności. Bo te kosztują 10 zł, JR2 około 12, JR4 około 16, 14. 16 zł kosztują JR6, a 18 zł JR8. Jakoś i posiadają tak. CE. Posiadają CE, rok produkcji, nie wiem, tutaj chyba nie ma roku produkcji. Nie, nie ma. Nie ma roku produkcji. Stoję na górze. Chyba, że 30 zwykłych. Nie. Nie. Nie ma. Nie mamy roku produkcji. Ale to są w miarę świeże te rakietki. Nie wiem, jaki jest rok produkcji. Na rakiecie pisze, że tylko wyprodukowano w Chinach. Tak. Jest gramatura na jedną sztukę podana? Tak, 2,5 gramanek. Jaką będzie widać? Nie może złapać ostrości. No, nie złapię tej ostrości. Jest ostrość. 2,5 grama na jedną rakietkę. No, w porównaniu JR6 czy JR. Coś tam. 4. Lata. Efekty latają. JR6 i JR8 mają po 9,5 grama. No, to są takie. I tutaj mam jeszcze opisane, że srebrne rybki. Srebrne rybki? Efekty. O rany. Niebieskie rybki. I inne kolory. Ty masz taką czerwoną. Bordową? Tutaj mamy trzaskające gwiazdki, czyli crackling. Crackling Stars. To jest na niebieskiej. Tu mamy teraz białe migoczące gwiazdki. To jest też niby niebieska, ale już jest inny efekt. Tak. Wiesz co, nie ma patrzeć co na kolory tych końcówek, kolorki. Tylko na kolor tej rakiety. Bo tu jest brązowa nie i brązowa. Na kolor, tylko co pisze. Albo co pisze, albo na kolor tutaj opakowania, bo one są niby mają te same, a są inne efekty. Dobra. Zabędziemy, jak się tylko ściemni, to będziemy nagrywać. Okej, okay, teraz testujemy te rakietki. No, wstawię tutaj do stojaczka profesjonalnego i odpalamy. Nie spodziewam się tutaj żadnego szałowego efektu. No ale one chyba nawet ogona typowego dla Jorgę nie mają. No słabo. Słabo. O, jak słabiutko. O jejku, co to było? Ale lipa. Ale lipa. To takie, żeby się nikt nie denerwował, żeby można by. O, ta w ogóle nie poleciała, od razu wystrzeliła. No uwaga, bo ona też może gdzieś jeszcze poleci czy wystrzeli. O, to samo było. Kijek gdzieś tam spadł, coś poleciało, ale no nie, tych się nie opłaca. JR01 się nie opłaca kupować, bo jest 10 zł wyrzucone w błoto. O, ta poszła. Co to jest? O, taka lipa. Mówił mi w tym sklepie, że mówi, nie opłaca się tego brać, ale mówię, weźmiemy, przetestujemy, zobaczymy co to jest. Ale badziewio. Ale przynajmniej nie hałasuje. O, nie hałasuje. I co, wszystko? No dobra. No to dzięki wielkie, na razie, cześć.